Słupki rtęci wskazujące temperaturę niższą od zera to wyjątkowo trudny czas dla osób bezdomnych. Legnicka policja apeluje do mieszkańców powiatu legnickiego o czujność. Żeby również zwrócili uwagę na osoby, które przebywają samotnie na dworze, które siedzą na przystankach autobusowych, na ławkach, znajdują się gdzieś na ogródkach działkowych, żeby właśnie zwrócili na nich uwagę. I czasami wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 z taką informacją, że jest taka osoba, bo to ten telefon może komuś uratować życie. Policjanci sami prowadzą kontrolę już od początku listopada. Kontrolują, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, bo to one są najbardziej narażone na taką pogodę, jaką mamy, czyli ujemne temperatury. Kontrolują przede wszystkim działki, pustostany, klatki schodowe, strychy, te miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Policjanci przewożą za zgodą oczywiście takie osoby do schroniska dla osób bezdomnych. Tam mogą oni liczyć na wsparcie w postaci ciepłej odzieży, posiłek czy po prostu dach nad głową. Są w Legnicy też miejsca, w których pomoc nie ogranicza się do doraźnego wsparcia, ale też do wyprowadzenia z bezdomności w ogóle.